Witam Was w nowej edycji projektu e-zbiórka. Przed nami kolejne materiały, z których będziecie mogli czerpać wiedzę i wykorzystywać ją później w praktyce. Pandemia nie odpuszcza. W ostatnim czasie słyszymy informacje o kolejnych tysiącach zakażonych. Obostrzenia nakładane są na kolejne dziedziny naszego życia. Związek Harcerstwa Polskiego na chwilę obecną nie przewiduje jednak całkowitego zaprzestania swojej działalności. Harcerzem jest się zawsze, bez względu na okoliczności. Trudna sytuacja, z jaką się mierzymy, kiedyś będzie musiała przeminąć, a my wrócimy do przynajmniej namiastki normalności sprzed pandemii. Dzisiaj odpowiemy sobie na dwa pytania. Jak to jest być harcerzem w czasie pandemii oraz jak ciekawie przeprowadzać zbiórki? Zapraszam. Druhny i druhowie, jak być harcerzem w czasie pandemii? Czy pandemia zwalnia nas z harcerskości? To pytania, które zapewne nurtują zuchów, harcerzy, wędrowników, a nawet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Odpowiedzi na obydwa te pytania i wiele innych zawarte jest w prawie harcerskim. Czas pandemii, czas, w którym znalazł się nasz kraj i świat, nie zwalnia nas z harcerskości, tym bardziej zobowiązuje nas do tego, aby pomóc społeczeństwu. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Przestrzegajmy tego, o czym mówią przepisy. Zwykłe noszenie maseczek chroni nie tylko mnie, ale jest również przejawem odpowiedzialności za drugą osobę, za jej zdrowie, za jej samopoczucie i za jej przyszłość. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Pamiętajmy o pomocy, o służbie bliźniemu, o ludziach starszych, seniorach, samotnych, którzy może potrzebują zakupów. Harcerz jest zawsze pogodny. Nie zapominajmy o tym. W tym ciężkim dla nas czasie bądźmy pogodni. Niech bije z naszych serc pogoda ducha. To zapewne pomoże i nam, i społeczeństwu. Planując przebieg e-zbiórki, musimy pamiętać o tym, że nasi harcerze są zmęczeni ciągłym siedzeniem przed komputerem w czasie e-lekcji. Dobrym sposobem na rozruszanie ich jest danie im jakiegoś zadania do wykonania na zewnątrz, na przykład przyniesienie kilku liści. Można wtedy nawiązać do 6 punktu prawa harcerskiego. Warto na początku każdej e-zbiórki poprosić harcerzy o włączenie kamerek. Wtedy bardziej się skupią na zbiórce, a nie na tym, co się dzieje dookoła. Pandemia to wbrew pozorom bardzo dobry czas na zdobywanie sprawności. Na przykład starszy brat czy starsza siostra lub sprawności związane stricte z pandemią. Najważniejsze to działać. Nie lekceważmy zbiórek, nie odpuszczajmy sobie prowadzenia ich. Świat cały czas potrzebuje bohaterów, harcerzy. Trzymajcie się zdrowo, czuwaj!